A tabelę zamyka, no bardzo nieporadna w tym sezonie, Stal Wantur Rzeszów, 0 punktów i minus 75. Jeśli chodzi o ostatnie spotkania, Start przegrał mecz z Atlasem Polsat, 59-31, ten pojedynek dla Państwa transmitowaliśmy. Unia natomiast uległa Giekonowi Grudziądz, 50-40. Ale wtedy w jej składzie brakowało jeszcze kontuzjowanego Mirosława Cierniaka, który dzisiaj już się pojawił. Wrócił prosto z Danii, gdzie startował w dwóch meczach ligi i zdobył kilka punktów. I na pewno bardzo goście liczą na tego zawodnika, że wspomoże zespół w tym trudnym spotkaniu. Za moment pierwszy bieg zawodów. Lider unitarnów Jacek Rępała. Jacku, dokonałeś regulaminowej próby toru. Przyjechaliście tutaj do Gniezna dzisiaj na bardzo ciężki mecz i ważny dla obydwu drużyn. Jak oceniasz szanse swojej drużyny przed spotkaniem? Tak, no na pewno będzie to bardzo emocjonujący pojedynek. Mamy tyle samo punktów dużych. Wykonałem tutaj próbę toru. Tor jest bardzo, bardzo twardy. No na pewno szansa jest na wygranie tutaj meczu, chociaż gospodarze na własnym torze może być różny. Nie wiadomo, jak Mirosław Czerniak pojedzie, ale myślę, że jak pojedzie na własnym poziomie, to mecz będzie na styku, ale o wynik się naprawdę boję. Jacku, nie wszyscy kibice wiedzą, że jesteś również instruktorem sportu żużlowego. Ostatnio twoja forma zwyżkuje, znakomita jazda, choćby w eliminacjach Mistrzostw Polski par klubowych. Czy oprócz tego, że trener Marian Wardzała prowadzi zespół, ty również no, udzielasz jakichś wskazówek młodszym i mniej doświadczonym kolegom? Tak, jako tak zespołu nie prowadzę. Na pewno staram się pomóc każdemu młodszemu koledze. Daję wskazówki, no i no, robię co mogę, aby po prostu im pomóc. Adam Pfeiffer, lider Startu Gniezno. Po tych 6 kolejkach ekstraklasy, można tak powiedzieć. Adam, ostatnio rozmawialiśmy podczas przegranego przez was meczu we Wrocławiu. Narzekałeś trochę na kłopoty sprzętowe, jednak później jeździłeś zupełnie dobrze we Wrocławiu. Czy już kłopoty sprzętowe za tobą? No myślę, że tak. Miałem problemy z dograniem tych motocykli i teraz już mniej więcej wiem, o co chodzi z tymi motorami. Adam, dzisiaj przyjechała do was drużyna unitarnów. No i twoja drużyna macierzysta i Unia Tarnów zajmujecie końcowe miejsca w tabeli. Bardzo ważny pojedynek dla obu drużyn. No jak uważasz, kto dzisiaj jest w stanie ten mecz wygrać? No na pewno my wygramy ten mecz. I uważasz, że to zwycięstwo jest w stanie już zapewnić wam pozostanie w ekstraklasie? No na pewno nie. Chcemy wygrać pozostałe wszystkie mecze u siebie. I wydaje nam się, że już będzie spokojnie, jeżeli wygramy wszystkie mecze. Pierwszy bieg. Tony Rickardson, kask żółty, i Janusz Wawrzonek, kask biały, para unitarnów, przeciwko braciom Pfeifferom, Adamowi w kasku czerwonym i Tomaszowi w kasku niebieskim. W tym sezonie Adam Pfeiffer jest lepszy od swojego brata, zdobywa dużo punktów dla drużyny. W ostatnim meczu właśnie z Atlasem Polsat zdobył ich 8 na trudnym torze we Wrocławiu. No i tam wspierał go dzielnie jedynie Greg Hancock, który uzyskał 13 oczek, ale jak wiemy, było to za mało, aby pokonać lidera żużlowej ekstraklasy. Tony Rickardson, gwiazda dzisiejszego spotkania, który świetnie wypadł podczas Grand Prix Polski we Wrocławiu. Zdobył tam drugie miejsce, ulegając tylko Tomiemu Knudsenowi, a wyprzedzając świetnego Hansa Nielsena. Będzie tutaj na pewno czołowym zawodnikiem i trener oraz menadżer unitarnów liczą na to, że Tony zdobędzie komplet punktów. Obserwowałem go podczas tego Grand Prix w Parku Maszyn. Był cały czas bardzo spokojny, rozluźniony, tak jak ma to w swoim zwyczaju. I trzeba przyznać, że chyba mu to bardzo pomogło, ponieważ, jak już wspomniałem, jechał bardzo dobrze. Na pewno bardzo interesujące będą właśnie pojedynki Szweda z Amerykaninem Gregiem Hancockiem, który podczas Grand Prix wypadł słabiej od Szweda, zajął 6 miejsce. Pamiętamy jego występ w finale B wspólnie z Tomaszem Golobem. Tomasz Golob miał kłopoty. Nie wszyscy z Państwa zapewne oglądali tą relację i w sumie ukończył Grand Prix Polski na 8 miejscu. A więc nie było tak źle, jakby mogli niektórzy przypuszczać. Mały problem, jeśli chodzi mianowicie o kibiców, którzy znowu wypuścili dymy. Tak samo było podczas naszej ostatniej wizyty w Gnieźnie. Petardy przeszkadzają żużlowcom, to oczywiste. Jest mniejsza widoczność na torze. Przed chwilą z
speaker zawodów apelował do kibiców, ale jak widzimy, niewiele to pomogło, ponieważ znowu byli oni po prostu niesforni, jak to kibice. I w związku z tym mamy przerwę. Na razie zawodnicy nie mogą wyjechać na tor. Jeszcze chwilę musimy poczekać na rozpoczęcie imprezy, a tu widzimy Tony'ego Richardsona, który nie przejmuje się tym, co dzieje się wokół niego. Na pewno jest zmęczony. To jest przecież dzień po Grand Prix. Koncentruje się przed swoim pierwszym startem, którym na pewno powinien zdobyć 3 punkty dla swojej drużyny. A więc jednak kibice posłuchali i dymy opadły. Rywalizacja może się zacząć. Jeszcze raz powtórzę. Tony Richardson, kask żółty. Janusz Wawrzonek, kask biały, para unitarna. I bracia Pfeifferowie, reprezentujący start Gniezno. Adam, kask czerwony, Tomasz, kask niebieski. 15 maja w Toruniu podczas półfinałów Mistrzostw Polski Par Klubowych start wypadł niespodziewanie dobrze, pokonując właśnie Unię Tarnów i gospodarza Apatola Leptym Toruń. Adam Pfeiffer zdobył tam aż 14 punktów. Sekundował mu Robert Savina z 11 punktami na koncie, przez co właśnie start zwyciężył, mając 25 oczek. Richardson. Oczywiście. Ale Adam Pfeiffer jest drugi. Trzeci rzucił się w pogoń Tomasz Pfeiffer i Janusz Wawrzonek, partner Richardsona, jest czwarty. Znamy taką sytuację żużlowych torów. Jeżeli lider tego wyścigu, Tony Richardson, dojedzie do końca na pierwszej pozycji, uratuje remis dla swojego zespołu. Ale Adam Pfeiffer atakuje gwiazdę Grand Prix Polski, Tony'ego Richardsona. Zna ten tor dobrze, zna jego słabe strony. Mówię o różnego rodzaju wgłębieniach, które stara się ominąć. I teraz bardzo umiejętnie przygotował sobie grunt do ataku po wewnętrznej. Ale Richardson, jakby czując ten zamiar, uniemożliwił mu jeszcze w tym momencie atak. Jednak Richardson będzie mocniejszy w tym starciu. Ostatnie metry. Richardson 3 punkty, Adam Pfeiffer 2 punkty, jego brat 1, Janusz Wawrzonek 0 i remis 3-3. I jest to sygnałem na pewno tego, co powiedziałem na wstępie, że pojedynek będzie niezwykle wyrównany, przynajmniej do pewnego momentu. Tony Richardson, bardzo dobry start, kask żółty, który zacznie po tym wyjściu z łuku wychodzić na czoło stawki. Adam Pfeiffer rzucił się za Szwedem, teraz się na moment obejrzał, szukając zapewne swojego partnera z zespołu lub też patrząc, gdzie jest rywal. Janusz Wawrzonek w kasku białym. Tak jest. Jeszcze raz szukanie wzrokiem. Widzieliśmy ten ruch czerwonego kasku. I teraz już decyzja. Trzeba gonić za Richardsonem, a wiemy, że nie jest to łatwe zadanie. Jeszcze raz z innego ujęcia kamery. Teraz widać, że Richardson nie miał dużych kłopotów z objęciem prowadzenia po starcie. Janusz Wawrzonek był trzeci. Wtedy Unia zwyciężyłaby w tym biegu, gdyby tak utrzymało się do końca. Ale Tomasz Pfeiffer zaatakował. To ten zawodnik w czerwonym kombinezonie. I dzięki temu mieliśmy remis 3-3. Wyścig drugi. Jacek Rępała, kask żółty i Robert Kużdżał, kask biały kontra Robert Savina, kask czerwony, Paweł Jonder, syn trenera startu, kask niebieski. Jacek Rępała na pewno bardzo żałuje, że w tym sezonie z
składzie Unii nie jeździ jego brat Grzegorz Rępała, który zasilił drużynę Stali Vancouver Rzeszów. Stał się tam już liderem tego zespołu. Żałuję dlatego, że bardzo przydałyby się punkty zdobywane przez Grzegorza. Unia Tarnów jest w niewyzwojowej sytuacji, jak wiemy. I w wielu spotkaniach prawie mogłaby wygrać Unia, gdyby właśnie nie zabrakło paru oczek, które mógłby wywalczyć Grzegorz Rępała. Ale Paweł Jonder wychodzi na prowadzenia. Jacek Rępała w tej chwili ulega także Robertowi Sawinie. Czwarty jest Robert Kuszczał, zawodnik, na którego... Oj! Stracił równowagę Kuszczał. Bardzo niebezpiecznie to wyglądało. Przepraszam Państwa za podniesiony głos. Całe szczęście, że utrzymał się na motocyklu. Na pewno serce mu mocniej zabiło. Robert Kuszczał niestety miał wielokrotnie pecha, wiele groźnych kontuzji, które przeszkadzały w rozwoju kariery tego naprawdę walecznego i ambitnego zawodnika. W tej chwili dużo stracił, ale na pewno najbardziej cieszy się, że nic mu się nie stało. Prowadzi Jonder przed Sawiną. I ataki Jacka Rępały, który próbuje wyrwać przynajmniej jeden punkt w parze gospodarzy, którzy teraz zwarli szyki, ale spróbował zawodnik w kasku żółtym Jacek Rępała. Będzie próbował po zewnętrznej, na odkręconej przepustnicy, ale przyblokował go Jonder. Jaki jest wynik? Minimalnie, bardzo waleczny był Rępała, jak zawsze zresztą, ale przyjechał jednak na trzeciej pozycji, zwyciężył Jonder przed Sawiną, Kuszczał na czwartym miejscu, zwycięstwo startu podwójne, 5-1, wynik meczu 8-4. No naprawdę duże szczęście miał Robert Kuszczał. Być może zaraz zobaczymy tę sytuację. Chociaż wydarzyła ona się bardzo szybko, na wprost mojego stanowiska komentatorskiego. Ale powróćmy do akcji na torze. Paweł Jonder, kask niebieski. Robert Sawina, kask czerwony, jeszcze walczący o swoją pozycję w tym wyścigu. Jacek Rępała drugi, a Robert Kuszczał czwarty. Jak wspomniałem, jeszcze powoli dochodzi do siebie po poważnej kontuzji nogi. No, strach pomyśleć, co by było, gdyby nie opanował motocykla i doszło do spotkania żużlowca z bandą. Robert Kuszczał jeszcze raz. Białym kaskiem. Czwarta pozycja, walczy z Sawiną w tym momencie. Jacek Rępała, który przyjechał na trzecim miejscu w tym biegu i tak dzielnie walczył z Sawiną i Jonderem, doskonale pojechał w Toruniu, wspomnianym przeze mnie półfinale Mistrzostw Polski par klubowych. Zdobył tam komplet 18 punktów, a właśnie Robert Kuszczał towarzyszył mu w parze, wywalczając 6 punktów w sumie. Unia miała 24 i uległa jednym oczkiem startowi Gniezna. Walka Jacka Rępały z parą startu. Jacek Rępała jako jeden z nielicznych zawodników w naszej lidze postanowił skorzystać z pomocy zagranicznego tunera, czyli specjalisty zajmującego się rasowaniem motocykli żużlowych. Korzysta z pomocy Antona Nischlera, Niemca. Jest to bardzo drogi specjalista, ale ceniony w świadku zawodników. Ale jednocześnie pan Jacek także sam majstruje przy swoich motocyklach. I jak powiedział mi w rozmowie, różnie to bywa. Czasami bardzo dobra jest przygotowana maszyna przez Nischlera. Czasami, tak jak właśnie w Toruniu, gdzie zdobył 18 punktów, jechał na motocyklu, który przygotował on sam. Także na razie ma zamiar współpracować z Niemcem, a także próbować sił jako tuner także własnego silnika. Wyścig trzeci. Greg Hancock, kask czerwony. I Krzysztof Japoński, kask niebieski. Para startu, która właśnie obejmuje prowadzenie. Przeciwko Mirosławowi Cierniakowi, kask żółty i
Piotrowi Mikucie. Kask biały. Amerykanin zajął podczas Grand Prix szóste miejsce. To niezły wynik, jak na sam początek. Jest więc w ścisłej czołówce i jest bardzo mocnym punktem startu, tak samo jak Czech Antoni Kasper, który zdobywa bardzo dużo punktów dla startu, ale akurat w tym meczu kontrakt był podpisany z Amerykaninem, ponieważ on walczył w Grand Prix Polski. Nie było sensu ekstra ściągać Antonina Kaspera na to spotkanie. Próbuje Mirosław Cierniak, zawodnik niesłychanie ambitny, niepopuszczający, który odniósł kontuzję podczas meczu z Polonią Piła. Bardzo to osłabiło później jego zespół. Miał złamanie kciuka, ale teraz już wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Ulega jednak parze Jabłoński Hancock, bo w takiej kolejności właśnie przyjechali gnieźnianie. Cierniak trzeci, Mikuta 0. A więc drugie zwycięstwo gospodarzy 5-1. Wynik meczu 13-5. Greg Hancock, ten zawodnik w czerwonym kasku, ma 26 lat. Jego ojciec interesował się speedwayem, a więc mieliśmy tu duży wpływ rodziny, jak to często bywa, aby zawodnik ten stał się żużlowcem. Zajął się nim doskonały niegdyś zawodnik Bruce Penhall, dwukrotny mistrz świata. I właśnie 8 lat temu sprowadził Penhall na Wyspy Brytyjskie dwóch żużlowców, których znamy, obecnie podziwiamy ich w Polsce, Billy'ego Hamilla i Grega Hancocka, nazywanymi kowbojami z Kalifornii, bo z tego stanu wywodzą się ci zawodnicy. Greg Hancock miał poważną kontuzję 6 lat temu, złamaną rękę podczas mistrzostw Stanów Zjednoczonych. Przez to trochę musiał pauzować, ale później zaczął się pokazywać z dobrej strony. Najpierw odnosił sukcesy w drużynowych mistrzostwach świata. W sumie 3 złote medale na swoim koncie. Natomiast nie najlepiej szło mu w imprezach indywidualnych. Dopiero w Wojens przełamał złą passę. W 1994 roku podczas ostatniego finału jednodniowego zajął 4. miejsce. Przez to oczywiście awansował do Grand Prix 95, gdzie także był 4. Oprócz tego świetnie jeździ w lidze brytyjskiej, zajmuje wysoką pozycję i bardzo ceniony jest przez swój klub. W Polsce pojawił się w Unii Leszno w 92 roku. Jeździł tam przez 3 sezony do 94. W 95 miał przerwę i w 96 pojawił się w barwach startu Gniezno. A to jego przeciwnik dzisiejszego dnia, mówię, chyba najgroźniejszy przeciwnik, Tony Rickardson, który tym razem się nie uśmiecha. Jest, widać, po prostu zmęczony, ale swoje zadanie wykonuje, jak widzimy. ...15-5 dla startu Gniezno. Wyścig 4. Tomasz Cieślewicz, kask niebieski, Robert Sawina, kask czerwony. Tomasz Rempała, kask biały i żółty Jacek Rempała. A więc najstarszy z klanu Jacek i najmłodszy Tomasz. Przypominam, średni brat Grzegorz w tym sezonie w stali Vanpour Rzeszów. Nie wytrzymał napięcia Tomasz Cieślewicz. Pech. Trochę długo zawodnicy byli trzymani na starcie. No i efekt właśnie taki. Tomasz Cieślewicz wykluczony za wjechanie w taśmę startową. I będzie to osłabienie gospodarzy. Robert Sawina samotnie będzie walczył z braćmi Rempałami. Tomasz Cieślewicz
zjeżdża do parku maszyn. To się zdarza, wiemy, nawet takim szybowcom jak Hans Nielsen. No ale w tym meczu szkoda, żeby się to zdarzyło, dlatego że być może udałoby się wywalczyć punkt. A tak właśnie, Robert Savina samotnie, ale na pierwszej pozycji. I teraz popatrzmy, jak rozegrają ten wyścig bracia Rempałowi. Jacek podjechał bardzo blisko. Trzyma się tylnego koła, ale odskoczył na parę metrów Savina. Natomiast Tomasz Rempała niestety jest dosyć daleko. On będzie jechał już na tym miejscu. I teraz chodzi o to, co zrobi brat. A brat walczy. I jest! Jest równo z Saviną, a w tej chwili go wyprzedził. Żeby jeszcze teraz utrzymał pozycję, na pewno o tym myśli. Jeszcze jedno okrążenie. Aby wytrzymał silnik, aby się nic nie stało. Odwrócił się. Gdzie jest Savina? Blisko, ale wygląda na to, że utrzyma Rempała tą pozycję do końca. Tak jest, Savina przyjeżdża drugi. Trzeci Tomasz Rempała i Unia wygrała ten pojedynek 4-2. W czasie 66, 15 do 9. 6 punktów różnicy na korzyść startu. Unia Tarnów przeżywa rzeczywiście duże kłopoty w lidze. Widać to było po braku Mirosława Cierniaka, gdy jeszcze odszedł Grzegorz Rempała, no to sytuacja naprawdę zrobiła się nieciekawa. Od kilku lat zespół ten nie miał żadnych wzmocnień. Taka jest taktyka menadżerów klubu. Teraz mówi się o wypożyczeniu Zbigniewa Lecha z Atlasu Polsat, ale czy do tego dojdzie, nie wiadomo. W każdym razie na tym spotkaniu nie zjawił się. Tomasz Rempała wiedział, że jego brat będzie walczył o zwycięstwo. Dlatego nie ruszył w pogoń za prowadzącym Saviną. Zostawił tą rozgrywkę bardziej doświadczonemu bratu. Tomasz Rempała bardzo dobrze rozpoczął starty po zdaniu licencji żużlowej. Trochę może za szybko zaczęto go chwalić surowym. Profesorem był tutaj jego brat Jacek, który mówił, aby nie rozpuszczać tego chłopaka, bo najpierw musi on jeszcze pokazać dobrą jazdę. W każdym razie zdobywa już sporo punktów dla swojej drużyny. I na pewno może się wiele nauczyć od zawodnika w kasku żółtym, Jacka Rempały, który po ładnej pogoni za Saviną dopiął swego i zwyciężył w tym wyścigu. A teraz bieg piąty. Janusz Wawrzonek, kask biały. Tomasz Pfeiffer, kask niebieski. Mirosław Cierniak, kask żółty. I Greg Hancock, kask czerwony. Sześć punktów to niedużo, ale czasami bardzo trudno przekroczyć tą granicę. Unia podczas swoich zmagań ligowych zdarzało się już, że prowadziła różnicą 10 punktów. Tak było bodajże w dwóch przypadkach i później niestety ulegała w końcowej konfrontacji. Janusz Wawrzonek, kask biały, właśnie się pojawił na naszym ekranie. Tomasz Pfeiffer, kask niebieski, Cierniak, kask żółty i Hancock, kask czerwony. Tutaj faworytem wydaje się ten zawodnik właśnie, który jest już pierwszy. Hancock. A kto będzie drugi, już się wyjaśniło. To Cierniak, który wygrał konfrontację z Tomaszem Pfeifferem. Na razie wygrał. Wawrzonek jest czwarty.
Hancock pewnie na pierwszej pozycji, ale wie, że za nim jedzie Cierniak, który nie zwykł rezygnować. O właśnie, teraz duża szybkość na prostej, ale niewystarczająca, aby dogonić Amerykanina. Trzeci Tomasz Pfeiffer. On jest daleko poza tą prowadzącą dwójką. Jeszcze jedno okrążenie. Trzy zostały już przejechane. Czy Cierniak, tak jest, jeszcze próbuje. Natychmiast odkręcił przepustnicę Hancock. Już myślał, że te trzy punkty są jego. A tak na końcówce musi jeszcze o to walczyć. Hancock, Cierniak i trzeci Pfeiffer za jeden punkt. Wawrzonek bez sukcesu na czwartej pozycji. Hancock i Pfeiffer wywalczyli 4 punkty, Cierniak 2, a więc zwycięstwo gospodarzy 4-2. 19-11. 8 punktów przewagi. Pierwsze miejsce, 3 punkty. Mocno naciskuje się na słowa Cierniaka, który walczył na całej długości dystansu, ale Greg nie dał sobie wybrać prowadzenia ani zdecydowanego zwycięstwa. Na pewno zarówno Hancock, jak już powiedziałem, i Ricard są zmęczeni wczorajszą walką, ale to zawodowcy, jak to się mówi w każdym calu, muszą wykonać swoją robotę. Mówię o zdobyciu pewnej ilości punktów w meczu ligowym, jeżeli chcą otrzymać za to na pewno sowitą zapłatę. Hancock właśnie w trakcie ciężkiej pracy, bo uprzykrzał mu tą jazdę jak mógł Mirosław Cierniak, który jechał na drugiej pozycji. Cierniak próbował dostać się do Ligi Angielskiej. Nie było to, nie wiemy, że nie jest to łatwe zadanie. Nie udało mu się. Odwiedził wyspy, ale jeszcze nie w tym roku. Może w następnym sezonie zasili któryś z klubów brytyjskich. Natomiast jeździ w Danii z dużymi sukcesami. O wiele łatwiej mają Czesi w dostaniu się do Ligi Brytyjskiej. W pierwszej 50 najlepszych, najskuteczniejszych zawodników Ligi Brytyjskiej jest ich aż 5, a Zdenek Tesarz jest pierwszy, co jest dużym zaskoczeniem. Jeździ tam jeszcze Antonin Szwab, Tomasz Topinka, Bohumił Brel i Marian Giroud, który jest bodajże najmłodszym zawodnikiem w tej lidze. Natomiast Czech Antonin Kasper, który także jeździ w starcie Gniezno, syn zawodnika o takim samym imieniu i nazwisku, także doskonałego niegdyś żużlowca Antonina Kaspera. Przepraszam, chodziło o to, że Antonin Kasper, ten ojciec, był prekursorem, pierwszym z Czechów, który dostał się do Ligi Brytyjskiej. A to wyścig szósty. Robert Kuszczoł, Paweł Jonder, Tony Rickardson, Adam Pfeiffer, proszę Państwa, mieli wystartować, tak jak widzieliśmy. Natomiast dwóch zawodników w tej chwili zostało na torze. W kasku białym Robert Kuszczoł, w kasku niebieskim Paweł Jonder, a pojechali Adam Pfeiffer i Tony Rickardson. Przepraszam Państwa za tą opowieść o lidze brytyjskiej, o Czechach, ale po prostu sytuacja podczas tego biegu piątego była wyjaśniona. Przez to przeoczyliśmy moment startu. Zaraz zobaczymy, jaka będzie decyzja. Bieg oczywiście przerwany. Gorąca prośba, uwaga Państwu, gorąca prośba. To jest polecenie sędziego, pana Włodzimierza Kowalskiego. O, teraz sobie to zobaczymy właśnie. Wirażowych, którzy stoją źle. Proszę reagować natychmiast. Źle. Proszę reagować. Wystartowana została maszyna. W związku z tym dwaj zawodnicy, Jonder i Kuszczoł, spojrzeli na siebie i stwierdzili, nie jedziemy dalej. Natomiast Rickardson i Pfeiffer, ponieważ nie mieli żadnego sygnału o tym, że wyścig ma być przerwany, w związku z tym jechali dalej. Za chwilę powtórzony bieg, oczywiście awaria maszyny startowej i pełny skład. Rickardson, kask żółty, Adam Pfeiffer, kask czerwony, Robert Kuszczoł, kask biały i Paweł Jonder, kask niebieski, a więc dzięki temu nic nie stracimy z sytuacji na torze.
będziemy mogli obserwować jeszcze raz start od początku. I jeszcze raz wyścig szósty. Robert Kulczok, kask biały, Paweł Jonder, kask niebieski, Tony Rickardson, kask żółty i Adam Pfeiffer, kask czerwony. Cieszą się kibice, bo Adam Pfeiffer jest na prowadzeniu. Na drugiej pozycji Tony Rickardson, trzeci Robert Kulczok i czwarty Paweł Jonder. Adam Pfeiffer przed Rickardsonem. No, to duża sztuka. Może Szwed trochę zdekoncentrował się po tym przerwaniu, po zacięciu się maszyny startowej. I teraz Pfeiffer już nie da się doścignąć. Zawodnik, który ma na swoim koncie już zwycięstwa z wieloma zagranicznymi zawodnikami. Adam Pfeiffer, 3 punkty. Rickardson jest drugi, Kulczok trzeci, a czwarty Jonder. A więc uratowany remis, dzięki temu 3-3. I wynik 21-15. Może być z siebie zadowolony Adam Pfeiffer. To ten zawodnik w kasku czerwony. Wyprzedził Rickardsona. Utrzymał tą pozycję. I mimo, że Tony nie zwykł przyjeżdżać za polskim zawodnikiem, to tutaj musiał ulec Adamowi Pfeifferowi. Trzeci Robert Kulczok, partner Rickardsona. Jestem winny Państwu małe sprostowanie. Chodzi mi o wynik spotkania. Po prostu się przejęzyczyłem, a w wyścigu drugim odebrałem drugie miejsca. Tym samym 2 punkty Jackowi Rempale, który jednak na samym celowniku, przepraszam, w monitorze wyglądało to inaczej, przyjechał na drugiej pozycji. I przez to zdobył nie 1 punkt, a 2. Dlatego też wynik tego drugiego biegu był nie 5-1, a 2-4. Tak więc 21-15. Wyścig siódmy, bieg młodzieżowy. Piotr Mikuta, kask biały, i Tomasz Rempała, kask żółty, przeciwko Krzysztofowi Jabłońskiemu, kask niebieski, i Tomaszowi Cieślewiczowi, kask czerwony. Krzysztof Jabłoński. Drugi Tomasz Rempała, trzeci Tomasz Cieślewicz i czwarty Piotr Mikuta. Jabłoński pierwszy. Jego partner jest trzeci. A więc zapowiada się na zwycięstwo. Zobaczymy, czy Tomasz Rempała pokusi się w podobnym stylu, jak jego brat Jacek, o walkę z prowadzącym przed nim zawodnikiem. Ale wydaje się, że żużlowcy podzielili się rolami w tym wyścigu. Chociaż zbliżył się Rempała do prowadzącego Jabłońskiego.
dwie pary się utworzyły. Walka o pierwszą i drugą pozycję i o trzecią i czwartą. Cieślewicz z Mikutą o 3-4, natomiast Rępała i Jabłoński, ale Jabłoński wygrywa. 3 punkty przed Rępałą. 2. Cieślewicz. 1 punkt. Mikuta na ostatniej pozycji. Wygrana pary startu 4-2. ...25-17 dla startu. Obiecywałem Państwu emocje, może one jeszcze nastąpią, bo dopiero mamy półmetek zawodów. Jak widzimy, na razie nie było żadnych wywiadów z zawodnikami, bo nie są oni skorzy do rozmów, muszą być zdenerwowani. Ale za moment myślę, że już zaproszę Państwa do parku maszyn i zobaczymy, jakie tam panują nastroje. A teraz jeszcze popatrzmy, jak wyglądała rywalizacja w biegu 7. Tak jest, będzie rozmowa w parku maszyn. Robert Kurzżał, Robert, widzieliśmy się ostatnio parę tygodni temu, minęło troszeczkę czasu. W tym twoim drugim starcie było widać, że już jest to jazda zdecydowanie lepsza. Jak się czujesz po tych już kilku kolejkach, no i po rozpoczęciu dobrym tego sezonu? No ja wiem, czy takim dobrym, nigdy żadnych rewelacji nie ma, ale po tym roku bez jazdy myślę, że też tragedii nie ma. Różni zawodnicy zaczynają po takich ciężkich kontuzjach jeździć. Ja jakoś urazu psychicznego nie mam, ale za to mam potężne kłopoty ze sprzętem. Co prawda kupiłem nowy silnik Jawy, ale jeszcze mi to wszystko nie pasuje. I teraz w drugim biegu jechałem już na GM-ie swoim starym i w miarę dobrze mi się na nim jedzie. Robert, jako zawodnik, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników unitarnów, czy nie uważasz, że no wasz skład jest trochę zbyt dziurawy, żeby walczyć na wyjazdach z drużynami ekstraklasy? No to znaczy praktycznie mocno mamy trójkę, ja jestem już w tym drugim rzucie, a Tomek może Rępała, może Edward Zała, ale to jeszcze wszystko jest mało na to, aby na wyjazdach wygrywać. 8 punktów przewagi startu Gniezno. Czy myślisz, że to jeszcze się da dzisiaj zniwelować? No, trudno powiedzieć. Widzę, że zawodnicy startu są przygotowani sprzętowo, dobrze dopasowani do toru. Tor jest bardzo twardy, no i troszeczkę nam to mniej pasuje. Może w połowie zawodów się to odwróci. Dziękuję ci bardzo. I jeszcze raz fragment zaciętej walki pomiędzy Tomaszem Cieślewiczem w kasku czerwonym i Tomaszem Rępałą w żółtym. Teraz odjechał Rępała swojemu przeciwnikowi. A jeżeli Państwo to, co powiedział Robert Kurzżał, widać, że ciężko będzie Unii poradzić sobie z dobrze dysponowanymi tego dnia gospodarzami. Wyścig 8. Robert Sawina, kask czerwony, Tony Rickardson żółty, Paweł Jonder niebieski i Janusz Wawrzonek biały. Zrobiłem na własny użytek i Państwo oczywiście taką statystykę po 6 rundach drużynowych mistrzostw Polski zawodników, którzy uczestniczyli we wszystkich 6 spotkaniach. Tony Rickardson ma średnią za mecz 14, bardzo wysoką i znajduje się na czele tej klasyfikacji. Drugi jest Tomasz Golob, 13,67. Trzeci Rafał Dobrucki, 12,17. Czwarty Piotr Świst, równe 12 za mecz. Jacek Golob, piąty, 11,50. I właśnie Jacek Rępała, zawodnik unitarnów, 11,17. Na 7. miejscu Henryk Gustafsson, zawodnik Polonii Jutrzenka, 11. A więc Tony Rickardson także w polskiej lidze prezentuje się wyśmienicie. 14 punktów za mecz to bardzo dużo. Paweł Jonder. Teraz wyprzedzony przez Wawrzonkę. Taką niespodziewaną szarżą. Wawrzonek został liderem. A ja Państwa przepraszam, to oczywiście jest Mirosław Cielniak. Była zmiana, charakterystyczna sylwetka. Niestety tutaj współpraca ze speakerem
nie układa się najlepiej. Bardzo Państwa przepraszam, to oczywiście Cierń jako rezerwa taktyczna. Jest pierwszy z dużą przewagą. Na drugiej pozycji Jondek, trzeci Richardson i czwarty Savina. Przepraszam Państwa za te pomyłki dzisiejszego dnia. Myślę, że Państwo mi wybaczą. A więc Mirosław Cierniak, jak zwykle bojowy, tak jak takiego go znamy, takiego go lubimy, z dużą przewagą wpadnie na metę z trzema punktami. Na drugiej pozycji Richardson. Marzysz o samochodzie? Masz szansę go wygrać. Dzwoń 0700 71 070. Zadzwoń i wygraj. Samochód? To proste, jeżeli zadzwonisz. Trzeci Savina i straty. Trochę odrobione, 5-1 zwycięstwo gości. Jeszcze raz. Ten ładny wyścig, po którym zrobiło się 26-22. 4 punkty różnicy i to zmienia już postać rzeczy. Mecz na pewno stanie się przez to o wiele ciekawszy. Mirosław Cierniak spełnił zadanie rezerwy taktycznej. To ten zawodnik w białym kasku. Podniosło motocykl na starcie. Efekt później był tej jazdy taki, że zdystansował zdecydowanie swoich rywali, a drugi przyjechał kontrolujący sytuację jego partner z drużyny Tony Richardson, który pilnował na wszelki wypadek zawodników startu Gniezno. Mirosław Cierniak, zwycięzca biegu 8, a to Robert Savina i Paweł Jądrek, zawodnicy startu. I znowu łączymy się z parkiem maszyn. Jabłoński, nadzieja startu Gniezno, dzisiaj niepokonany, robiący znaczne postępy. Krzysiu, powiedz nam, jak to się robi? Czy to jest ciężko po prostu z drugiej ligi wejść do pierwszej i zacząć jeździć tak dobrze, jak to się w Twoim przypadku zdarza? Myślałem, że będzie gorzej, ale na razie wszystko się udaje, jest nawet lepiej niż przypuszczałem. Myślę, że nadal będzie. Nie mieliśmy okazji rozmawiać. Jakie jest Twoje osobiste marzenie związane z karierą żużlowca? Zdobyć wszystko, co jest do zdobycia. Czy dzisiaj Twoja drużyna wygra ten mecz? Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo. Słyszeliśmy, start Gniezno, wygra mecz. 26-22. Bieg 9. Adam Pfeiffer w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Tomasz Pfeiffer. Nie mają szczęścia do mnie bracia Pfeifferowie, często ich mylę. W kasku żółtym Jacek Rypała i w kasku białym Robert Kuzioł. A tutaj zachmurzyło się niebo, z niepokojem czekamy, czy nie spadnie ulewa. No, mogłoby to wpłynąć na stan nawierzchni toru, a także na naszą transmisję. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Robert Kuzioł, zawodnik, który powiedział, że nie boi się po tej groźnej kontuzji. To jest chyba najważniejsze, przełamanie bariery psychicznej, aby nie obawiać się tego, że w następnym starcie może dojść do groźnej kraksy, w jakiej właśnie ten zawodnik uczestniczył.
kasku niebieskim, za nim Tomasz Pfeiffer. Adam Pfeiffer także chcą wziąć w kleszcze zawodnika unitarnów. Jacek Rępała tym razem dopiero czwarty. I co? Udaje się ten manewr. Tak jest. Wyszedł Tomasz Pfeiffer przed Roberta Kuzdżała. Teraz będzie próbował Adam Pfeiffer. Tego samego. Jacek Rępała nie może pomóc swojemu koledze. Jedzie na czwartej pozycji. Teraz szeroko będą bracia Pfeifferowie. Tomasz przed Adamem. Tomasz 3 punkty. Adam 2. Jacek Rępała ostatni. Robert Kuzdżał bardzo, bardzo ładnie walczący. Bardzo interesujący bieg. Podobał się, rozgrzał publiczność. Chyba najbardziej widowiskowy jest dotychczas rozegrany. Zwycięstwo startu ciężko wywalczone, ale podwójne, 5-1. Dzięki temu oddalają się na różnicę kolejnych 4 punktów i 31-23. Robert Kuzdżał, kask biały. Z przyjemnością obejrzę razem z Państwem walkę w tym biegu. Bracia Pfeifferowie, Tomasz i Adam obok siebie. Przy bandzie Kuzdżał. Tutaj pojedynek z Tomaszem Pfeifferem. Jeszcze raz start. Jacek Rępała spóźnił się na starcie. I efekt był taki, że później zabrakło dla niego miejsca w pierwszej trójce. I już ten moment, gdy na czele znajdują się bracia Pfeifferowi. Niestety stało się to, co mówiłem, ale spadł deszcz. W tej chwili kibice, jeszcze tego Państwo nie widzą, uciekają ze stadionu chwilowo. Ci, którzy nie mają jak schronić się pod parasolem, bo go ze sobą nie zabrali. No ale miejmy nadzieję, że zawody będą trwały dalej. Bardzo ładna walka w biegu 9. I świetna postawa braci Pfeifferów, Adama i Tomasza. Wyścig 10. Mirosław Cierniak, kask żółty. Tomasz Cieślewicz, kask niebieski. Piotr Mikuta, kask biały. I Robert Sawina, kask czerwony. Ale to były błędne, przepraszam, to jest niepotrzebne obawy kibiców, którzy uciekli, a teraz biegną z powrotem na stadion, aby obserwować walkę swoich ulubieńców, bo deszcz już przestał padać. Mirosław Cierniak, podobnie jak w poprzednim biegu, będzie walczył o zwycięstwo. Sawino, Sawina drugi, trzeci Cieślewicz, czwarty Mikuta. I zaciśnięte pięści kibiców, którzy tutaj są wokół mnie, kibiców startu Gniezno, bo Sawina wyszedł na prowadzenie. Drugi jest Cierniak. Trzeci Cieślewicz i czwarty Mikuta. Na pewno Cierniak jeszcze nie jest w takiej dyspozycji, w jakiej znajdował się przed tą kontuzją, ale widać, że radzi sobie bardzo dobrze. O właśnie, to Mirosław Cierniak. Sawina dojedzie jako pierwszy. Drugi Cierniak.
i trzeci Cieślewicz, czwarty Mikuta. Zwycięstwo gospodarzy 4-2. Dwadzieścia pięć. 10 punktów różnicy na korzyść gospodarzy. Cały czas bardzo niepewna pogoda, ale deszcz nie pada. Wtedy zmieniają się błyskawicznie warunki na torze. Tor staje się mniej przyczepny, śliski. Nie lubią zawodnicy takich warunków. Muszą bardziej uważać wtedy jeszcze na własne kości, tracić także na tym widowisku. Ale póki co zawody trwają dalej, a deszcz nie pada. Tak więc nie zapeszaj. Robert Sawina, zwycięzca biegu 10 w kasku czerwonym. Mirosław Cierniak był pierwszy. Być może jeszcze nie ma tyle siły, miał przecież złamany kciuk. Może jeszcze nie może tak mocno ściskać kierownicy w rękach, jak zwykł to czynić. Ta ręka na pewno jest słabsza. Może po prostu nie wytrzymał kondycyjnie, jadąc na pierwszej pozycji. W każdym razie zaatakował go Robert Sawina. Zaatakował, wyprzedził i zwyciężył. Państwo tego nie widzieli, ale ulewa przeszła nad stadionem. Ogromna ubyło publiczności, zostali tylko najwytrwalsi kibice startu Gniezno. Mecz będzie dalej kontynuowany, taka jest decyzja sędziego. I rozpoczynamy biegiem 11. 35 do 25 prowadzi start. W biegu 11 w kasku białym Tomasz Rępała, w kasku żółtym Jacek Rępała, w kasku czerwonym Greg Hancock i w kasku niebieskim Krzysztof Jabłoński. To zawodnicy Unii Tarnów. 10 punktów różnicy jeszcze można nadrobić, także ten mecz może jeszcze zakończyć się innym wynikiem. Greg Hancock obejmuje prowadzenie na tym zmienionym torze. Teraz zmieniła się jego charakterystyka. Została usunięta woda, ale oczywiście jest on teraz bardzo śliski, niebezpieczny. Po tym wyścigu na pewno powiedzą swoim kolegom, jego uczestnicy, jak należałoby skorygować ewentualnie przełożenia. Prowadzi Greg Hancock, drugi jest Jacek Rępała, trzeci Krzysztof Jabłoński i czwarty brat Jacka Tomasz Rępała. Trudno się jedzie, ale Hancock walczy o punkty dla swojego zespołu. Prowadzi na drugiej pozycji Jacek Rępała. Ostatnie okrążenie. Tomasz Rępała atakuje pozycję Krzysztofa Jabłońskiego. Ten jednak jest na trzeciej pozycji, bo defekt Rępały uniemożliwia mu kontynuowanie biegu. Zwycięża Hancock, 3 punkty. Jacek Rępała, 2 punkty. 1 Jabłoński. Tomasz Rępała nie dojedzie już nawet do mety z powodu defektu motocykla i dzięki temu zwycięstwo pary startu 4-2. Na miejscu trzecim Krzysztof Jabłoński, 1 punkt dla startu. 39 do 27. Czas zwycięzcy 68 sekund dla startu oczywiście. 68 sekund i 12 setnych to czas Grega Hancocka, zwycięzcy. Widzimy, jak trudne warunki są na torze, ale dobrze radzi sobie z nimi Greg Hancock. Jacek Rępała na zwiększone prowadzenie, 12-punktowa przewaga na drugiej pozycji. Kasku niebieski. Tomasz Rępała na ostatniej
i Jabłoński. W tym momencie jeszcze był drugi. Tor był bardzo twardy na początku spotkania, dlatego też ten deszcz nie zrobił mu wiele złego. Szybko została usunięta woda, trzeba przyznać. I w tej chwili zielona murawa jest zalana wodą, natomiast tor, ponieważ jest dosyć ciepło, szybko schnie. Ale zawodnicy strasznie, potwornie umorsani, bo teraz te szpryce czarne robią z nich. O, proszę zobaczyć, jak wygląda Krzysztof Jabłoński. Będzie musiał błyskawicznie się oczyścić, bo jest po prostu cały czarny. Bieg 12, dwie zmiany. W kasku niebieskim za Pawła Jondera Jacek Bruchheiser, w kasku białym za Janusza Wawrzonka Toni Rickardson, tak jest, w kasku czerwonym Adam Pfeiffer i w kasku żółtym Mirosław Cierniak. 12 punktów różnicy na korzyść startu Gniezna. Unii do odrobienia tych zaległości, do ewentualnej zmiany w wyniku meczu. Na swoją korzyść pozostały jeszcze 4 biegi. Być może teraz para. Rickardson Cierniak postara się właśnie o to, aby zniwelować chociaż częściowo różnicę. To zawodnik z numerem pierwszym, Toni Rickardson jest pierwszy, drugi Jacek Bruchheiser, trzeci Adam Pfeiffer i dopiero czwarty Mirosław Cierniak. Toni Rickardson już zdystansował swoich rywali z bardzo dużą przewagą. Na czele stawki. Drugi jest Bruchheiser, trzeci Adam Pfeiffer i czwarty Cierniak, który nie zmieni tej pozycji raczej już, chociaż obejrzał się teraz Adam Pfeiffer, gdzie znajduje się Cierniak. Duża, duża różnica między Rickardsonem a pozostałymi zawodnikami. Rickardson 3 punkty, 2 Bruchheiser, 1 Pfeiffer, Cierniak 0 i te manewry z Rickardsonem nie przyniosły efektu. Jest remis w tym wyścigu 3-3. Jacek Bruchheiser 2 punkty dla startu, trzeci jego kolega klubowy Adam Pfeiffer, 1 punkt i na miejscu czwartym Mirosław Cierniak z Tarnowskiej Unii bez punktów. 67 sekund i 42-30 prowadzi start Gniezna. A to Toni Rickardson w kasku białym, który tak zdecydowanie wygrał bieg 12. Opowiadałem Państwu o tym zawodniku już wielokrotnie, ale może jest teraz ktoś wśród naszych widzów, który nie zna dokładnie tego zawodnika. Ma 26 lat, a więc tyle samo co Greg Hancock. Pochodzi z bardzo usportowionej rodziny. Jego ojciec był motocyklistą crossowym i dlatego Toni już od najmłodszych lat trenował różne dyscypliny sportu. Zapowiadał się m.in. na dobrego tenisista, a później także hokeistę. Ale najbardziej interesowały go sporty motorowe. Karierę rozpoczął w drużynie żużlowej Getting Garden.
szybko został mistrzem Szwecji seniorów. Później uzyskał brąz w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów w Lwowie. No i konsekwencją tego była oczywiście oferta z Ligi Angielskiej. W 1991 roku w Göteborgu wywalczył tytuł wicemistrza świata wśród seniorów. To był jego ogromny sukces. 3 lata później Wojens w ostatnim jednodniowym finale jest już mistrzem, pokonując w pojedynku o złoto Hansa Nielsena. Był to pojedynek sam na sam, gdzie lepszy okazał się Rickardson. I na tym przerwę tę opowieść. Dostałem sygnał od realizatora, że mamy rozmowę w parku maszyn. Dalsza część opowieści o tym Tonym Rickardsonie na pewno w biegu 15. Robert Sawina, bardzo dobra postawa w dzisiejszym spotkaniu. Robert, warunki torowe zmieniły się znacznie. Tak by mogło się przynajmniej wydawać zwykłym kibicom. Czy rzeczywiście tak jest? Nie, w przypadku, kiedy tor jest bardzo twardy, te warunki o wiele, wiele dużo się na pewno nie zmienią. No troszkę może, ale będzie na pewno decydować start i to wszystko. Robert, zauważyliśmy, że w dzisiejszym spotkaniu startujesz na jawach. No znany byłeś do tej pory z tego, że jednak byłeś wierny włoskiej konstrukcji GMA. Skąd taka zmiana? Znaczy startuję drugie zawody na jawie leżącej. Dotychczas jeździłem na klasycznie ułożonym silniku GMA. No i w Toruniu było nieźle, dzisiaj może troszkę gorzej, ale no muszę się troszkę też nauczyć jeszcze. 12 punktów przewagi twojej drużyny. Myślę, że chyba twoim zdaniem również zwycięstwo jest już wasze. No mam taką szczerą nadzieję, żeby się skończyło korzystnie dla nas, bo znając sport wiem, że jeszcze może być z tego remis. Wyścig 13 i pierwszy pojedynek w tym spotkaniu Rickardsona z Hancockiem. Rickardson kask żółty, Hancock czerwony, Jacek Krępała kask biały. Tutaj zmienił Roberta Kuszczoła i w kasku niebieskim Tomasz Pfeiffer. A więc będzie teraz okazja, aby dokończyć opowieść o Tonim Rickardsonie. Grand Prix 95 zajął drugie miejsce za Hansem Nielsenem. 3 razy znalazł miejsce w pierwszej trójce, ale nigdy nie udało mu się wygrać żadnego Grand Prix. No i teraz na inaugurację Grand Prix 96 we Wrocławiu. Znowu drugi. W Polsce Toni rozpoczynał swoją karierę w Polonii Bydgoszcz. Później był w Iskrze Ostrów, Moravskim Zielona Góra i teraz trzeci sezon w Unitarno. Podczas Grand Prix Polski lepszy był Rickardson Hancocka. Jak będzie teraz? Hancock pierwszy. Drugi Tomasz Pfeiffer był, bo chyba już będzie Rickardson drugi. Tak jest. Na 4. pozycji Jacek Krępała. I czy teraz będzie gonił Rickardson, czy będzie go satysfakcjonowała druga pozycja? Za plecami Hancocka. Tor naprawdę już jest w porządku. Myślałem, że będzie śliski, ale rzeczywiście, tak jak mówił Robert Sawina, błyskawicznie osuszył się, jest możliwy do jazdy. Trzyma krawężnik Hancock. Jest blisko Rickardson, trzeci Pfeiffer i czwarty Jacek Krępała. Przegięło Hancocka, ostatnie metry. I chyba był Rickardson pierwszy. Trzeci na pewno Tomasz Pfeiffer. Chyba na mecie pierwszy był Rickardson. Nie chciałbym znowu popełnić tego błędu, patrząc w monitor, jak zrobiłem to w biegu drugim. Jeszcze raz Państwo za to przepraszam, kiedy to Krępała przyjechał drugi, a ja powiedziałem, że był trzeci. Zobaczymy, jak będzie teraz. Start. No proszę Państwa, emocje dochodziły do zenitu. Wspaniała jazda Tony Rickardsona i Grega Hancocka na prowadzeniu od początku, ale ostatni... Greg Hancock pierwszy. Tony Rickardson pierwszy. Drugi Rickardson. Na trzeciej pozycji Pfeiffer i czwarty Jacek Krępała. Tutaj prowadziła para start. Pfeiffer, Hancock. I ruszył za nimi zawodnik w żółtym kasku Tony Rickardson.
ruszył w pogoń i udało mu się dopiąć swego. Wygrał. Na samym celowniku pokonał Hancocka. Proszę Państwa, że tego meczu start Miesław przegrać już nie może. I tutaj Tony Rickardson najpierw wyprzedza Tomasza Pfeiffera, a jeszcze przed nim jest Hancock. Hancock, który jadąc zapewne myśli, już dowiozę te 3 punkty do mety. I teraz, proszę, pojawia się Rickardson. Jest szybki. Bardzo szybko. Taka charakterystyczna sylwetka. Jest często prawie równolegle do torów ułożony na motocyklu. To oczywiście przesada, ale chciałem przez to podkreślić, jak jest wysportowany, jak jest wygimnastykowany. I udaje mu się tuż na samej mecie pokonać Grega Hancocka, czym ratuje remis dla swojej drużyny. Jest dzięki temu 45-33 i tego meczu już start Gniezno przegrać nie może, może najwyżej zremisować, a przed nami ostatnie 2 biegi nominowane, 14 i 15. Wyścig przedostatni, 14. Jacek Rympała kask żółty i Robert Kuszczał kask biały. Robert Sowina kask czerwony i Krzysztof Jabłoński kask niebieski. 45-33 dla startu Gniezno. Ostatnie 2 biegi i ostatnia szansa dla unitarnów na przynajmniej, bo więcej już nie mogą zrobić, na remis w tym spotkaniu. A ten bieg da nam odpowiedź, kto będzie lepszy w tym meczu, to znaczy czy start, jeżeli start teraz wygra, to już rozstrzygnięty jest wynik spotkania. Dlatego też pozostali kibice, którzy w międzyczasie już pojawili się tutaj liczniej na trybunach, bo mecz toczył się przy pełnym składzie trybun. Wiatr, deszcz wywiał niestety większość z nich, ale teraz poruszyli oni znowu, aby zobaczyć, jak zwyciężają ich ulubieńcy. Robert Sowina obejmuje prowadzenie przed Jackiem Rympałą. Trzeci jest Robert Kuszczał, a czwarty Krzysztof Jabłoński. Koło w koło jadą Sowina i Rympała. Prowadzi Rympała, Sowina. Teraz jest drugi. Trzeci Kuszczał, czwarty Jabłoński. W tej chwili 4-2 zapowiada się wynik tego pojedynku dla unitarów. Na trzeciej pozycji nadal Robert Kuszczał, tymczasem Jacek Rympała zmierza do mety. Ostatnie metry. Rympała pierwszy, drugi Sowina i jednak trzeci Kuszczał przed bardzo ładnie walczącym na ostatnich metrach Krzysztofem Jabłońskim. Zwycięstwo Unii 4-2. I już start Gniezno wygrał ten mecz. Wynik po biegu 14, 47-37. Robert Sowina ładnie walczył z Jackiem Rympałą, który w tym na przykład momencie był drugi, ale w trakcie przejeżdżania kolejnych okrążeń wyprzedził eks-zawodnika Wybrzeża Rafinerii Gdańsk. Tak więc wyścig 14 w układzie drużynowym wygrywa drużyna gości, drużyna unitarno 4-2. Po 14 rozegranych wyścigach wynik spotkania 47-37 dla startu. 10-punktowa przewaga i wolność.
cieszą się ci z kibiców, którzy pozostali na stadionie. Zwycięstwo przyda się startowi. Teraz w tabeli wyprzedzi on Unię Tarnów, ale oba te zespoły czeka jeszcze wiele trudnych spotkań. A za chwilę zapraszam Państwa już na ostatni bieg tego spotkania. Wyścig 15. Wystąpi tym razem Tony Rickardson, a w kasku żółtym w barwach Unii Tarnów Mirosław Czerniak. W kasku niebieskim z numerem startowym 13 Greg Hancock. Robert Sawina w tym momencie stracił pozycję lidera w wyścigu 14. Mirosław Czerniak w kasku żółtym to pełna ocala wyścigu 15, kończącego dzisiejsze spotkanie. Zwycięstwo drużyny startu, jaką przewagą zobaczymy po 15 wyścigu. Wyścig 15, czas biały, to widoczny od dołu w tej chwili motocykl Jawa Tony'ego Rickardsona, w kasku niebieskim Greg Hancock, w kasku żółtym Mirosław Czerniak i w kasku czerwonym Adam Pfeiffer. Drugi pojedynek Rickardsona i Hancocka. Pierwszy w biegu 13 zakończył się zwycięstwem na samej mecie Szweda. Teraz okazja do rewanżu dla Amerykanina. Rickardson w kasku białym, Hancock w kasku niebieskim. Obok siebie stają pod taśmą startową. W tym wyścigu to już tylko walka o prestiż. Punkty już zostały rozdzielone, mówię o zwycięstwie. Natomiast każdy z tych miejsców jeszcze może podreferować swoje konto punktowe i tym samym zarobić. Jest znowu Hancock, a więc podobnie. Za nim ulokował się Rickardson, trzeci jest Pfeiffer i czwarty Czerniak. I ciekawy jestem, czy teraz będziemy obserwować podobny scenariusz. Bardzo blisko jest Rickardson Hancocka. Tak, już spróbował teraz. Ale nadal prowadzi Amerykanin. Odsłonił teraz, odsłonił swoją lewą stronę, ale będzie próbował wariantu po szerokim łuku Rickardson. Trzeci Pfeiffer, czwarty Czerniak. Między sobą walczą zagraniczni zawodnicy. Pfeiffer jest trzeci, a czwarty daleko Rickardson. I znowu Tony. Tony Rickardson. Ostatnia szansa. I podobna sytuacja. I znowu to samo, proszę Państwa. Znowu to samo. Na samym finiszu. Po raz drugi dał się nabrać Hancock na tą sztuczkę. Rickardson zwycięża. 3 punkty, 2. Hancock, Czerniak, 0. Zobaczymy sobie na pewno z przyjemnością jeszcze raz ten pojedynek na powtórce, a tu dziękują sobie za walkę Rickardson i Greg Hancock. Remis na zakończenie. 3-3. I 50-40. 10 punktów różnicy. Mecz z przygodami. Znowu sztuczka cyrkowa, bo Rickardson słynie z takich właśnie możliwości na motocyklu, z tego, że jest niesłychanie sprawny i potrafi dokonywać takie różne ekwilibrystyczne, prawie że cyrkowe sztuki. Popis tego mieliśmy przed chwilą. Mecz z przygodami, mówię, bo aura spłatała tutaj figla, prawie godzinna przerwa. Mieliśmy kłopoty z kamerami, z monitorem, który nam zamógł, ale udało nam się pokonać problemy, tak samo zawodnikom dojechać do końca tego spotkania. Doskonale spisał się Rickardson w tym spotkaniu, ale jak widać, jego dobra jazda oraz
Jacka Rępały nie może jeszcze zapewnić zwycięstwa tarnowskiej drużynie. Greg Hancock jeszcze ciągle był na prowadzeniu, jeszcze cieszył się z pierwszego miejsca. Ale bardzo dobrą pozycję miał Szwed. Jechał blisko. Cały czas siedział dosłownie na kole Amerykaninowi. Więc mógł wybrać moment zaskoczenia, moment ataku. Wybrał dosyć ryzykownie, mówię ryzykownie, bo tuż przed samą metą, ale znowu powiedz się ten manewr, to jest najważniejsze. Popatrzmy jeszcze na jazdę gwiazdy światowych torów i unitarnów, Szweda Toniego Rickardsona. Ja żegnam się z Państwem i tradycyjnie już zapraszam na relację z torów żużlowych telewizji Polsat, a relacji tych jeszcze w tym roku będzie bardzo dużo. Do zobaczenia. Trener Tarnowskiej Unii, pan Marian Wardała. Panie trenerze, no niestety porażka dzisiaj na wyjeździe z drużyną, wydawałoby się, z którą można wygrać. Sytuacja pańskiej drużyny nie najlepsza po tym spotkaniu. Widać chyba jednak zdecydowanie brak Brześka Rępały. No, spodziewałem się, że wygrać tutaj będzie trudno. Jesteśmy jakby nie było osłabionym zespołem. Mirek Cierniak jeszcze nie jest w pełni formy. Brakuje również w składzie Roberta Wardzały, który ostatnio kilka punktów robił. No, te właśnie chyba ta sytuacja stworzyła to, że nie byliśmy w stanie nawiązać równorzędnej walki na torze w Gnieźnie. No, nie wszystkim akurat zawodnikom ten tor pasował. Jackowi Rępale, myślę, z pewnością Rickardsonowi, natomiast Robert Kurzał nie mógł sobie poradzić, nawet prowadząc bieg, gdzie spadł na trzecią pozycję. Młodzi zawodnicy jak Janusz Wawrzonek czy Piotr Mikuta również nie pokazali, co potrafią. No po prostu jest to dla nich tor, na którym startują pierwszy raz i myślę, że tajniki, które znają miejscowi jeźdźcy, miejscowi młodzi zawodnicy jak Jabłoński, Cieślewicz, no dla naszych jeźdźców są obce i jednak przyjeżdżali z tyłu. Panie trenerze, w czym należy upatrywać szansy na utrzymanie się pańskiej drużyny w Ekstraklasie? Wynika z tego, że chyba w tej chwili trzeba wygrywać wszystkie mecze już u siebie. No niestety, wypadałoby już dwa mecze, które mieliśmy i mogliśmy wygrać, przegraliśmy. Przegraliśmy pechowo, kontuzje zawodników sprawiały, że nie jeździli do końca zawodów i praktycznie mecz rozstrzygał się na niekorzyść w ostatnich biegach. Ja myślę, że czas by było już, żeby pech nas przestał prześladować i wziąć się jednak za wygrywanie meczy u siebie. No trudno w tej chwili już marzyć o tym, żeby gdzieś na wyjeździe wygrać, żeby powalczyć nawet i o dwa punkty na wyjeździe. Myślę, że te punkty trzeba będzie szukać u siebie.